Hej, witajcie w kolejnym odcinku, jestem Ola Wrotkarka i dzisiaj Wam pokażę kolejny poradnik, odcinek w sumie. Więc jak wykonać oto tą figurę, która nawet nie jest figurą, po prostu jest zwykłym obrotem. Więc zaczynam od takiej właśnie przejść sobie na wrotkach. Ci, którzy już jeżdżą dużo długo, to będzie im łatwo utrzymać równowagę, ale tym, którzy jeszcze nie potrafią jeździć, dopiero pierwszy raz mają wrotki na nogach, to polecam właśnie trochę poćwiczyć nad równowagą, bo trzeba mieć do tego też cierpliwość. Więc słuchajcie, przechodzimy sobie tak. Tutaj dałam telefon z góry, żebyście mogli zobaczyć, jak ja przechodzę. Zaczynamy powoli, w końcu przechodzimy do szybszego, czyli szybsze obroty. Po prostu trzeba mieć cierpliwość, równowagę i to żadna filozofia, bo to tylko tyle. Najważniejsza jest chyba cierpliwość i równowaga. No, to już mówiłam właśnie. Więc musicie to wszystko załapać. Jak tutaj zaraz zobaczycie, tak trzymam ręce. I to jest taka sprawa do tych, tym ludziom, którym to będzie ułatwiało, bo niektórzy lubią tak trzymać ręce i tak jakby się obkręcać z tymi rękami. Akurat mi to nie ułatwia sprawę, ale niektórym może to ułatwić sprawę, więc to jest takie dodatkowe dla tych, którym ludziom to pomaga. Dobra. Nie zwracajcie na to uwagi, nie komentujcie, okej? Dobra, więc obracamy się coraz szybciej, bo tutaj trzeba tylko załapać to i nic trudnego. Po prostu trzeba umieć się obkręcać, a to chyba każdy potrafi, co nie? Więc obkręcamy się. Aha, jak tutaj pokazałam, podnosimy nogę przy tym obrocie. Nie trzeba tego robić, ale to jest też takie dodatkowe, jeżeli podnosicie jedną nogę, a drugą trzymacie. To jest trochę takie trudniejsze, też trzeba do tego cierpliwości. To wtedy mamy dłuższe obroty. Tak tylko właśnie Wam mówię. Bo jeżeli nie podnosimy tak nogi, to wcale nie są właśnie... Nie mówię od razu, że są krótsze albo dłuższe, coś w tym stylu, ale po prostu jak podtrzymamy nogę do góry, to nasze obroty są dłuższe. Po prostu. A gdy nie, no to może są odrobinę krótsze, ale to nie zmienia wielkiej różnicy. Po prostu ja tak robię, bo tak się przyzwyczaiłam i tak się nauczyłam z innego poradnika, innej dziewczyny. Ale uczyłam się tego rok temu. Tu jest fail, bo się wywaliłam. Brawo, ja. Dobra, nieważne. Nie wiem, po co ja te faile wstawiam, ale one są śmieszne niektóre. Dobra, zaczynamy pełne już takie obroty, bo właśnie ta figura... Obrót figura. Potrzebuje kilka obrotów, bo to nie jest obrót. To nie jest poradnik, jak zrobić obrót. Bo to może kiedyś zrobię, ale teraz jest poradnik, jak zrobić kilka obrotów. Ja muszę do tego wymyśleć nazwę tej jakiejś figury, powiedzmy figury, więc on na pewno będzie w tytule. Więc słuchajcie, ja się żegnam z wami w tym odcinku. Mam nadzieję, że pomogłam, więc do zobaczenia wszystkim. Pa!